Extreme hobby, durability and rivalry. Wiesz jak jest, ludzi od cholery, kibiców, wszystkiego, wiesz, człowiek chce wyjść jak najlepiej, nie? No dobrze, niech się zacznie. Powiem ci chyba, że życiówka jest dzisiaj. Nie, wadze, kurwa, to... Jaś tego Białorusina nie ma go jeszcze. Ale widziałeś go jak walczył? No dzisiaj rano na telefonie. No, bo no i co? No zajebisty, 52 walki no wygrane. Zajebisty. Fajnie walczy, podoba mi się jak walczy, także. Czyli co, nie będziesz, nie będzie tego brudnego klinczu, którego tak się bałeś? Nie, on z Muay Thai też, wszystko, kompletny zawodnik, wszystko, i kopie, i boksuje zajebiście. A wasza walka będzie jedna z ciekawszych, nie? Pierwszy. Spojrzę na ciebie, że wiem, że jest dobrze. Tak? Dobrze, czy dobrze wyglądasz? Ja się proszę. Dobrze. Tak nie wygląda, tak wygląda, ale teraz tak wygląda. Tak wyglądać po walce, tak? Po sukcesie sportowym Fenosiem wielkie oczekiwania. Czy włodarze Fight Exclusive Night spełnią je dla was na FEN 9? Go for it! Zobaczmy. Sprzęt odbezpieczony, jesteśmy gotowi. Że wyrwiemy temat. Trzymajski! A co my? No robimy. Tak wszystko wypolerowało. No zrobił, wiesz, z 15 pompek przed. Dobrze, jest 100%. Będzie miazga, petarda. Jeszcze w pociele. Zaraz będzie ogień, więc jeszcze trzeba trzymać spokój. Muzyczki sobie słuchamy, jak przed każdą walką. Akurat leci sobota. Szczecińskie klimaty. Nie ma zlituj, nie ma przebać. A jak nie, to w pizdeczkę. Yeah. 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 Co? Nie poszły. Dobry sprawdzian przed dzisiejszą galą. Inna głowa całkiem. Tam był turniej, tu jest co innego. Także w porządku. Trzeba się odkuć. O, czyli po prezentacji zajazd, nie? Najpierw lekka rozgrzebeczka. Potem drugi zajazd. I wiadomo. Ej, dobrze wyglądasz. Zajebiście, co wiesz. Ciężko. Ciocia charakternie, konsekwentnie, zajebiście, stary. Wszystkich, słuchałeś, stary, co do ciebie mówimy, mega, po prostu, bo zajebiście. A może jest to lubity? Jesteś śliczny jak zawsze, kogoś. Ach, no to dobrze. Co tam, ekipa? Ekipa z Poznania, jak tam? Zdrówko. No tak się trzeba, że już nikt kurwa pistol woli. To jest opatentowane, także proszę mi to nie filmować. Dobrze, Ciu? Jeszcze chcesz? Nie.
Latający hajki, tempo, na siłę, analizujemy jak to było, bo nikt tego nie widział, nie? Też to zauważyłem, że nie było go widać. Na początku wszystko, wiem, zgodnie z planem, no ale... Przede wszystkim chwileczka twoja presja, małe kroczki do przodu i nie chcę od razu, wiesz, zajebać bomby, tak? Krótko, szybko, dynamicznie, kuleczka. Wszystko na początku z luzu. Bareczek opuszczony, ręce wysoko, ale bareczki luźne, opuszczone, odpoczywają. Bam! Jedziemy! Save me the rain, I search but never find. Hurt but never cry, I work and forever try. But I'm cursed so never mind. And it's worse but better times seen further and beyond. The top gets higher, the more that I climb. The spot gets smaller and I get bigger. Trying to get in where I fit in. No room for a nigga, but soon for a nigga it be on, motherfucker. Cause all this bullshit it made me strong, motherfucker. So I pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, bitch, I'ma pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, and I could die now, rebirth, motherfucker. Hop up in my spaceship and leave Earth, motherfucker. I'm gone, motherfucker, I'm gone. Oh, I know what they don't wanna tell you. Szczęśliwy Marcin Wójcik po imponującym zwycięstwie nad Wojciechem Januszewskim. Przyznam to, że w wywiadzie powtarzałem, że ma super zaplecze, ma rewelacyjnego trenera, super spali partnerów, gdzieś tam drugiego dietetyka. No cieszę się, wiadomo, że się cieszę. Ale realizować plan, tak? Rozumiem? Chciałem gdzieś tam próbować mocnych uderzeń, ale zanim bym się rozluźnił, no to zdążył tą walkę przenieść do parteru. Przypierdoliłem. Ja jeszcze wrócę. Szybciej niż musicie. Wójcik mnie zaskoczył bardzo. Bardzo. O Romana jestem spokojny. O Andrzeja Grzybyka też. Róża nie zaskoczyła. Zaciął z tobą. Tak, teraz oczywiście no dobrze. Może o 21 minutę jest otwarcie i tak trochę mi czasu brakło. No. Na takie uspokojenie. Tak, determinacja była maksymalna. Dajcie loda na oko. Piś tak dostał torebkę, ja nie dostał. Męski. Nie, bo się śmiał, że on dostał, ja nie. Halo, dobrej roboty. Silny, ale chyba faktycznie dużo siły zostawił w tej pierwszej akcji, nie? No, moje szczęście. Robota zrobiona, idziemy w pas. Pracuję jako cała drużyna, nie tylko drużyna, moi wszyscy znajomi, przyjaciele, którzy mnie wspierają, moja dziewczyna. Chciałbym złożyć życzenia urodzinowemu mojemu ojcu. Co by nie powiedzieć, każda walka Romana to jest górnik. Jestem zadowolony z swojego partnera. Mega. Mega, to było naprawdę judicu, kurde, to było ale we wszystkim, ale naprawdę jest to dobre zejście, na maksa, na maksa. Myślałem, że będzie silny, bo widać, że jest tak przygotowany, że jest dobrze wygląda. Dobrze miał sukces. Wczoraj zauważyłem na zdjęciach, tak? Zgadzę się z nim nigdy w życiu, bo możemy robić protest. Nie wydaje się, że przegrałem tej walki. Najsprawiedliwszy remis, dali zwycięstwo jemu. Nie wiem dlaczego, szacunek dla nich. Muszę tą walkę obejrzeć na spokojnie. Ale walka zajebista, zajebista, naprawdę. To jest coś fajnego, jest, kiedy jest się kibicem, kiedy się te gale ogląda. Ale no lepiej jak tam się stoi w środku. No niestety tutaj się nie udało, w styczniu się uda, uda się. Dawaj, weźcie sobie, nie wiem, na maksa, dawaj. Kiedy dali ci znać, że walczysz? Wczoraj wieczorem. Dużo wieczorem jechaliśmy
siadłem z samochodu tam, 9 godzin na granicy, jeszcze 7 godzin w drodze. 9 i ja tutaj... Make-up, co? Nie, make-up później. Ale ja trochę tak pospałem gdzieś tu półtorej godziny. To od razu, że zapraszałem do Polski powalczyć. Nawet nie pytałem, mieli do końca. Ale ciężko. Kurde, bardzo ciężko, no ale, no ale kurde, takie walki są najfajniejsze. Pierwsze było ok, a już drugie. Pytanie, będzie kas. Bardzo zwycięstwo. Pierwszą rundę czułem, że przegrałem lekko, w drugiej nadrobiłem, a w trzeciej to już walczył charakter, prawda? Nie, ale dobrą walkę daliście. Kurwa, straszna była. Kurwa, to był kocioł. A jak zapałeś ten łeb, mówię, kurwa, wiesz co, wygraj, ale nie poddawaj go, to ja może bonus dostanę. Gdzie wyjdziecie? Idziemy do miasta! Ale bierzemy cię ze sobą. Zobaczymy, bo jeszcze jest ze mną rodzinka, wiesz, ale spoko, nie? Mogę iść, kurwa. Ja tam nic nie piję, ale wiesz, ale jakieś McFlary bym wpierdolił, nie? Słuchaj, jest teraz McFlary z tym, z tą Milką jakąś, czy coś takiego. O kurde! Jest trener! Raz trafiłeś tylko, a reszta, żaden nic nie trafiłeś. Lewy prosty, ty od razu na niego rzucasz się tymi co, ale mądry chłopak, obniża się i wchodzi ci kurde od razu. No, nie, spokojnie, obejrzę na spokojnie walkę, wyciągnę wnioski. Nie, no naprawdę, tak jak mówi, że szuka mocnych i słabych stron i zrobił. Pracę nową zrobił bardzo, bardzo dobrze. Zmienił? Zero parteru. Panie trenerze, na mnie też krzyczałeś po walce, dzisiaj się cieszymy, później przyjdziemy na jakąś stronę. Poniedziałek będzie zjewał, poniedziałek. Drugi już pytałem, to każdy mówi, że wygrywasz, że jest ciężko, ale wygrywasz. I jak się skończyła walka, biegnę stąd, to jeszcze z mojej mamą mówię, no nie, no ciężko było, ale wygrał, kurwa, wiesz, i wchodzę, i chcę ten werdykt nagrać i nagle, wiesz, że tak. Ja najgorszym wątku, który remis widziałem, nie widziałem do żadnej porażki, tutaj się wcale nie czuję przegrany w tym momencie, nie? To przeanalizuję tą walkę i wiesz, to była decyzja, nie? Bo przed czasem to próbuje się nad czym płakać. A decyzja to jest pierwsza decyzja, która była podróżowanie. A to dostał taką bombę, kurwa, w tej chwili, że kurwa mi się wyjał odpływa. Bo stara kontuzja była kolana i robiłem gardę i on kurwa trafił akurat w to kolano i już z jednym nogiem walczyłem. To kurwa mi był kiki. Rany wojenne. Co było, nie? Mówię, o kurwa, żeby nie pogadało, nie? Tak jednak, to jak co, też dużo gdzieś tam w tej roki walczyłem, też się tam udawało w większości wygrywać, ale jednak u siebie ten doping niby bardziej stresuje. Chrystus tobie mówi, ale to nie jest kumałem po angielsku. Ale uczysz się przecież, chodzi na pięcie, wiecie. No rękawice. Nie mój, pięcień, wątroba, pięcień. Ogólnie. Się pytam, gdzie są odpowiednie służby od tego. Gdzie są te ładne panie, co to robią zawsze? Mi się na szczęście. Tak. Już raz mam kilka dobrych lat. No ładnie już zaczął. Rosja. Co panu najbardziej interesuje? Na spierdalanie! To dał powiedział, że zamieniam szare komórki na pieniądze dla dzieci. Oglądałem film, był jeszcze z Russellem Crowe. Człowiek ring. Gdzieś tam czytam komentarz pod tym filmem. Kurwa, ciekawe dlaczego Russell Crowe nie został bokserem. Całkiem dobrze mu szło. A ktoś odpisał. Ja to się bardziej zastanawiam, czemu nie został gladiatorem. Też nieźle sobie radził. Jak ja to tam mówiłem w szatni, mnie starego, taki młody, nie ma takiej opcji. Dojadę, zajadę. Czy to tank, czy nie tank, nie ma takiej opcji. Polski strażak ugasi każdy tank, każdy czołg,
Wszystko, helikopter, co chcecie. Ty, mi się głupio wypowiadasz przy nim teraz, co? No powiedz, że zamykasz dziewiątkę i życzysz fenowi, oby tak zamknął tak. Dekadę. Świetna gala od początku, absolutnie do samego końca, także mam nadzieję, że szybciutko wracasz, nie szybko do tego, na dziesiątkę albo jedenastkę teraz. No tak słyszałem, ale no teraz po świętach to może być problem z kategorią, co? Musisz zamknąć dekadę. To ja już myślę o Rosji na 4 grudzień, nie? Ale nie wiem, chyba nie. Zajebista gala, naprawdę od początku do końca mega sztos. Mocno. Gratulacje raz jeszcze. Mocno, dziękuję bardzo. To ja nie mam nic do dodania od siebie. To jest bandyta, tak, to jest bandyta. Bije, nie? Widziałeś jakiego misia, bo on tam w szatni, ja bandyta jestem. To załatwiłaś te piwko? Soczek. Extreme hobby. To jest moje hobby czasami. Dobrze, nie mam zajebiste. Końcu. Powiedział, że mam schudnąć, bo mi nie będzie cię poprawił. Dziękuję, pozdrawiam.